Hej ludziska, witam was ponownie w grze Turlc. Tak jak powiedziałem, idziemy po kryształ. I mam gadkę. Stranger in Talmont? I have not seen you here before. No cóż. You are a Brotherhood man, eh? What are you doing so far up north? The Brotherhood has many interests all over the country, and Talmont is no exception. Wait, I recognize you. You are the bounty hunter. Are you seeking employment? No, powiedzmy. A chance. Visit Delurna, the horse breeder and supplier. Speak with him. He has demanded protection from the Brotherhood, but we do not have anyone who can help him at this time. Thanks. I will think about it. No, jak zwykle. My jesteśmy takim człowiekiem od brudnej roboty. Wszystko wykonać. Ale kurde, mgła, pierwszy raz mam mgłę. Tu jest ten nasz tajemniczy człowiek. Ale najpierw pójdziemy do naszego zaprzyjaźnionego maga. Siema, Shferi. It's good to see you still in one piece, friend. You seem to be in fine fettle. Farid, I should have known you would end up in a place like this. So the society finally had enough of you, eh? How true. My future in the society looks bleak. Is your research such a problem then? No, my friend, quite the opposite. But certain people just cannot work with a genius. I have assembled a perfect copy of a genuine activator. It is something radical. What do you mean? Ancient teleport sites like this one behind me only function with special activators. Each teleporter has its own activator. Unfortunately, we have only found a few of these elven wonders, but if my prototype works, then we shall not need them. A few more tests and it will be ready. Well, here you are, so you may as well assist me, just for old time's sake. Take this activator and activate the neighboring site. These things send a message here when activated, and I need to be here to receive it. For you, surely. Where is the site? I will mark it plainly on your map. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi, wiemy co mamy go zrobić. Cautiously, friend. Mamy znaczy jakiś teleport. I mamy właśnie aktywowany teleport, tak wygląda mapa. Powierzchnia. Co nawet podziemy to są nieźle, tego nie sprawdzałem w ogóle. No, mapa nie jest może za dużo, ale jest fajna. Teraz wrócimy tutaj do tej krypty. I tam właśnie zrobimy, w sensie otworzymy skrzynię. Tymczasem byłem lasem, mamy kolejny poziom. Co to mamy? Podłe sztuczki nie są nam potrzebne. A pójdziemy może jeszcze tak z jeden punkt zręczności, dwa tutaj. Jeden w siłę woli. Jeden w siłę. Gdzieś mięskiego. Umiejętność za niski poziom postaci. Wymagany poziom 6, żeby mieć kolejną umiejętność. Więc zrobimy lepszą szybko strzelność łuków. Mam 19 wytrychów. No i nadal nie mogę. No i mam nasz aktywator teleportów. Mi zawsze ta piosenka chodzi po głowie. Więc wybaczcie, jeżeli zacznę co jakiś czas nucić. Ale tak jak już mówiłem, Boże, jaka mgła. Zastanawiam się z tą ścieżką, skąd żeśmy przybyli. Tam było też to obozowisko gormów, gromów, czy jak to się tam zwie. Nazwijmy ich po prostu goblinami. Dzięki czemu... A! W nocy pojawiają się duchy. Ale pokonać duchy jest nam potrzebne zaklęcie kuli ognia, które na całe szczęście mamy. Duchy są wrażliwe jedynie na magię. Świetnie, no i padł. Duchy niestety nic nie zostawiają, ale za to możemy teraz spróbować otworzyć skrzynkę. O, udało się. Zobaczcie, mamy lepsze spodnie, mamy sporo eliksiru i mamy zniszczenie martwiaka. Magia powietrza na poziom 3, mamy dodaje 10 obrażeń od zimna na truciznę. Świetny loot. Teraz zmienimy spodnie. Nagrawiste skórzane klasa 1, nagrawiste skórzane klasa 4. No, żeśmy się odrobinkę obłowili. Zmienię sobie już spłatę na czar leczący. I ruszamy z powrotem w górę.
uaktywnić tamten teleport, jak i to, że wejdziemy z powrotem do tej krypty, żeby zdobyć rzeczy w skrzyniach. Tym jest stworzenie. Co to jest? O, ten bubr! To jest ten martwy, który żeśmy znaleźli. Jego equipment. Tam był teleport. Dobra, do teleportu pójdziemy za chwilę. Najpierw, jak mówiłem, skoczymy z powrotem do krypty. Ciekawe, czy duchy także będą. Chciałem do tej świątyni, krypty, kurde, jeden pies. Też fajnie, że tu chyba nie ma takich, jako takich ekranów ładowania, jak jesteśmy właśnie gdzieś w jakimś bliskim obszarze. Open. Zaczynamy zabawę. O, i teraz się udało. Mamy pieśń, zwiększa zapas mana o 15. Świetnie, od razu sobie założymy. Zwiększa zresztą o 1, także... Co jest, nie mogę mieć dwóch? Mogę mieć, kurde, tylko jeden pierścień, ale szajs. Azuryt, wow, zwiększa ochronę przed dziwną o 10. Są to eliksirów różnego typu. Mamy trucizny, obrażenia. Świetnie, mamy już dwa takie. Uczniowska nekromancji. A, uczniowska laska nekromancji. Jak to się nazywa? Tutaj pewnie dostępu też się nie mamy. I to jest ta przegląda skrzynia, która mnie ostatnio wkurzyła. Otwórz ją w końcu. Mamy kolejne zaklęcie. Szkoły magii ziemi, tak? Tak, ziemi. Kręgosłup i trochę złota. Dobrze. Karty, czyli te, które dostajemy, mamy właśnie w tym miejscu. Magii powietrza, ognia, magii wody, magii ziemi i nekromancji. Tak, to jest magia powietrza. Świetnie. Czyli na pewno będziemy szli troszeczkę w czary magii powietrza, żeby właśnie lepiej się leczyć. Bo zapewne te zaklęcia mają swoje także poziomy, co mnie dosyć interesuje. Duch zwierzęcia. Tak, nocami nie warto chodzić. Jakiś muchomorek? Siemasz, coś jeszcze mi powiesz? The stranger who asked for you was not from Talmont. We have never seen such armor. No, ale to tylko tyle. No to chyba będzie stał. Ale uaktywni nam się teleport, z którego od razu sobie skorzystamy. I proszę, możemy się teleportować z powrotem w okolicy Talmoru. Czyli jak to się tam nazywa? O. No i proszę, jesteśmy na miejscu. Na razie nie mamy za dużo rzeczy na sprzedaż. Zapas ma na 15. Wolę jednak większą zręczność, dzięki temu mam większe obrażenia. Miecz jest mi się tak podoba, 48, 64. Możemy także dać wiadomość, że to trucizn. Nasze obrażenia. Wiecie co, pójdziemy sobie zacząć obozysko gromów. Jest tutaj niedaleko. Właśnie wstaje dzień, więc duchy nie powinny nam przeszkadzać. Tutaj już mam właśnie jednych. Młody grom. Razu. Cześć, kochanienki. Łuk jest dobry właśnie na takie szycie trochę. Dobra, zmieńmy na nasz zajebisty miecz. Chodź tu. Razu. Zobaczcie, ile jest teraz po 20 i ustawiamy. Jeżeli dodamy tutaj obrażenie od błyskawicy, czy od trucizny, to w ogóle będzie OP miecz. Kryształy tak nie jest trudno znaleźć. O, przewróciłeś mnie. Jak śmiesz, zginę. Jak wspomniałem w poprzednim filmiku, nie ma tu możliwości parowania. Masz mało gnoju, 75, krytyk ci wszedł. Widia! Raczej się pozbieramy z nich rzeczy. Sopel miał zaklęcie. To mi się bardzo przyda. Wymyślę się tarczę, więc spodziewałem się, że będę mógł. Wymagam siły 9.
No i mam 34 udźwigu, więc... Jestem plus, ty masz miecz. Z niczym nie mogę... To jest barbarzyński miecz i masz miecz troszeczkę złota. 10, akurat. Tak na rozgrzewkę. Zmienię sobie z powrotem na łuk. Sorting. Dobra, no zimy. Mamy dwa na trucizny. Jeden sobie wykorzystamy, aby dać obrażenia trucizny na nasz łuk. I więcej na razie nie potrzebuję. O, i tam w oddali widzicie właśnie obozowisko. One są strasznie wielkie. Nie będzie łatwo ich tu powybijać. Ich jest tu bardzo dużo, ale dzięki naszemu czarowi leczenia oblężenie gromów. I w ogóle mam tutaj kapliczkę do odnowy many. Świetnie. Teraz się wyleczymy. Odnowimy sobie energię. I tam są kolejni. Może nawet tymi się zajmiemy. Trucizna też wiadomo robi swoje, większe obrażenia wchodzą. Dobra, odsunąć się. Zmieniamy sobie ten nasz miecz. Nie ten, to ten miecz. Jak nam, ten życie schodzi, będziemy się bić tutaj w pobliżu kapliczki, dzięki temu nam mana będzie się odnawiać. I mamy poziom. I w tym będziemy się właśnie leczyć. Nie, to takie trochę cheaterskie, no ale trzeba wykorzystać. No, oddam jej zdrowia. Ta kapliczka świetna, one są P. No, jeszcze ty mały gnoj, skiniesz. Wyleczmy się. I zbierzmy fanty. O, od razu to możemy połączyć. Tak, tak. No już 44 parowanie. Nasza ma ile? 23. Więc tu na pewno zwiększę siłę do 9. Ale najpierw, jak mówiłem, pozbieram fanty. Siekier jest tak, że możemy łączyć ze sobą. Kolejna tarcza i tu mamy bursztyn i 10 złota. Kolejna siekierka do kolekcji. Jeszcze ty miałeś karty z zaklęciem. Czarodziejski bluszcz. Tworzy kolczaste pnącze, które na krótki czas spowalnia przeciwników. Dosyć fajne. Dobrze, rozdajmy sobie od razu poziom. Tam była wymagana ile siła? 9 bodajże. Dzięki temu tak jest. Możemy teraz nosić lepszą tarczę. A to kryształy. Tak, te kryształy także możemy łączyć, żeby był większy efekt, na przykład trucizny czy czegoś tam. Bierzemy sobie troszeczkę magię, zręczność i siłę. Gdzieś w taką kombinację. Zwiększa szybkość naciągania cięciwy łuku. Może ja bohaterowi trafienie w wrażliwe części ciała przeciwnika i zadawanie większych obrażeń. Szansa na trafienie 6%. Ale za to 500%, jeżeli chodzi o krytyk. Otrzymywane obrażeń minus 50%, szansa trafienia krytycznych 1,5%, wzrost obrony o 50 wady. Ciosy bohatera są o 50% słabsze. Dlatego. Wszystkie ciosy bohatera będą zatrzymane przez... Jednoczesne ciosy wroga może być wykorzystane tylko z mieczem. Podwyższymy sobie siłę tutaj broni. I wróćmy tym czasem do łuku. No cóż, to co? Wybij. Chociaż wiecie co? Cofniemy się i zobaczymy. Pójdziemy tutaj. Tu widać, że kogoś zabili. Może są jakieś fanty jeszcze. Coś tu. Magnetyzm. Czy magnetyt, czy jakoś tak. Tu nic nie ma. I niestety jest pusto. Wiem, że tutaj w obozowisku są. Jest parę fanów, które chciałbym mieć, więc od razu sobie pójdziemy. Musimy porobić czymś, tak? Dobra. Ich jest tu niestety sporo. Cała armia. 300, widzieliście, ich dostał? Dobra. Dobra, trzeba zmienić na miecz. 70 zadajemy. Dobra, postanowiamy wycofujemy się do kapliczki.
Tu jest. Będzie nas leczyć. Hop. I teraz walczymy. Ale wstawaj, wstawaj, bohaterze. Musimy niestety na chwilę się zatrzymać, żeby móc leczyć. Dobra, wyleczony. Pełny jest zdrowia. Wracam do walki. Dobra, obrywamy. Wyleczenie. Teraz wyleczenie 2. To jest w ogóle, to jest OP. Dobra. Ubrywamy już trochę za mocno. Czekamy. Leczenie 1. Leczenie 2. Dzisiaj bo jak właśnie się poruszymy, musimy wykonać ten swój znak. Teraz wracamy. Łobo! 200, jaki krytyk wszedł. Na dwóch. Jedno wyleczenie. Drugie wyleczenie. Trzecie wyleczenie i wracam do walki. O, ale spadacie, moi drodzy. Jest ostatni. To była ciężka walka. Zbieramy fanty. Mamy 50 tylko udźwigłych. Jest tutaj dosyć sporo. Mam lepszą czapkę. Mamy już 50, troszeczkę nie za fajnie. Zobaczmy, co tu mają. Macie tarczę, którą mogę tu skombinować. Toporek. Złoto, miksura chyba, tak, miksury nic nie ważą, to jest plus. I złoto także nic nie waży. Szukajmy dalej symbolów. Kolejna tarcza. Dobra. No właśnie, tak, w taki sposób możemy prościutko sobie zebrać rzeczy. Jak jest takie obciągnięte oko, to znaczy, że już jest przeszukany. Ty masz takie zielone. Co to jest? Dodaje 20 obrażeń ducha, świetnie. No to możemy połączyć z tym mieczem. Czyli ten jest już, on już jest 8-16. Czy nic? Ale tu jest, tu i sporo było. To co? Tu jest jeszcze niezbadany koleś. Kolejny miecz. 1000. Boże, kto ma tak tyle magii? Jakiś OP kolo. Dobrze, ci zostali sprzątnięci, więc możemy wejść do obozu. A to nie wszystko, bo tu jeszcze są. Ten padł od jednego strzału, pamiętam. Kolejny miecz. Już ma 12-20, już jest bardziej cenny. Magnezyt. Let's see. Ekwipunek pełny, tak? To jest pochodnia, ale wzięliśmy też ten ich totem. Nie ma spania. 102 w krytyku chyba. A, dobra, wracamy. Uszeregł mi to. Wracamy do naszego miecza. Czasami tam te zmniejszone obrażenia się przydają. Zobaczcie, jak teraz obrywamy. Leczenie. O, bo on ma w ogóle pałę. I nowy poziom. Świetnie. Teraz je rozdamy. Dwa tu, jedno tu, jedno tu i jedno do siły. Mam ponownie 2 punkty. Składanie się, umiejętność aktywna, pułapki. Szybciej 10%. Prędkość biegu. Ciekawe to jest. Tutaj właśnie mamy walka dwuręcz. Potem może walczyć dwiema broniami. Szansa trafienia jest zwiększona, bo umiejętność pasywna, ale nie mamy zerowy poziom, więc coś jest wymagane, aby się tego nauczyć. Idziemy sobie 2 razy w magię powietrza. Jesteśmy już adeptem. Dzięki temu możemy użyć zniszczenia martwiaka.
O, przepraszam, za 300 punktów zdrowia. Mam teraz, jest lepsze, jest to leczenie. Świetnie. Że co żeście mieli. Kolejna tarcza. Pałkę. Co ulepszymy? Złoto i miksturka. Świetnie. Ty miałeś miecz. Taki miecz. Mogę go wziąć. Jeszcze ty zostałeś. Ty miałeś tarczę. To jest 85% 85 parowanie. A pałka nie jest mi potrzebna. Nawet nie w ten, tylko w dwójce tam. W Towards 2 tam to było. Otwórzmy, by tych złamane. No kurde, cioto, weź to otwórz, dziękuję. Mam pierścień, zwiększa umiejętność wytrychy i siłę woli. Bardzo rzadki i bardzo fajny pierścień. Granat, zwiększa ochronę przed błyskawicą, dobra. Mamy wytrych, w ogóle wszystko możemy wziąć. I tam mamy już zielonego groma. Przez co przełączmy się w takim razie na łuk. Wiadomo, zieloni są źli, bebe. Fac. Nie trafiłem. Wiaja dostałeś. Kurde. Ilu was tu jest? Dobra, obronna walka. Zmniejszone obrażenia jakiś tam procent, ale też mniej obrywamy. Dobra, padł. Kuli ognia nie będziemy używać. Nie jest mi przynajmniej na razie potrzebna. Kula ognia będzie mi potrzebna dopiero. 110, ładny krytyk. Kula ognia będzie mi dopiero potrzebna, kiedy właśnie są duchy. Wtedy będziemy razić magię ognia. No zgin. Zdobył się, że wszedł jakiś krytyk. Padł. Uleczmy się. I ty masz zatrute ostrze. Nakłada truciznę na używaną broń. Co oczywiście zwiększa obrażenia otrzymane przez wroga. What the hell? Ale szkoda, nekromancja jest mi potrzebna. Krótki miecz. Z niczym nie możemy go niestety połączyć. Zabieram tylko to i zabieram złoto. Co ty miałeś? Złoto zabieram, więc mi niepotrzebna. Ty miałeś tarczę, którą od razu sobie połączymy. Już mam 9 klasę tarczy. Jeszcze ty. Tak, ciebie nie przeszukałem. Masz krótki miecz. I on waży. On waży 2. Nie jest mi potrzebny. Udało się tutaj pokonać to obozowisko, więc możemy wrócić już w stronę miasta. Sprzedamy rzeczy i myślę, że zakończymy odcinek. Tu mamy trakt. Jeszcze was tu... Wracamy w takim razie na łuk. To jest obozowisko ich. Ładnie stówę dostał. Jedna stówa. I pan. Dobra. Miecz. O, ci przykro. Walka obronna. Przede wszystkim. Dostam dużą pałą, trzeba skroić. Chodźmy. Bo jest tutaj najgroźniejszy. Dobra, teraz ty. Jesteś drugi najgroźniejszy. Nogi w końcu. Masz zginąć, tak ja nakazuję. Mój wielki pan i władca. Jeśli będziemy sobie lepszy pancerz, to oczywiście oni już nie będą nam nic robić prawie, że. No i mówię, pierwszy cały pancerz, dosyć fajnie wygląda. Łoki, krytyk wszedł. Dobra, zostałeś ty? Ja spróbuję zrobić, wiecie, takiego wojownika, który będzie walczył właśnie na dwa miecze. Piękne ścięcie. Leczmy się. I zacząć, co miałeś. Miałeś kryształ. Miałeś błyskawic. Ty miałeś toporek. To możemy połączyć, zwiększyć jego klasę. I złoto. Gdzie jest reszta? Tu jeszcze był. Złoto. Jeszcze roślinka.
Wiesz, tu jeszcze był jeden. Ciebie zbadałem. Coś w ogóle leży. Tu jest łuk, którego nie możemy wziąć, bo jest za ciężki. Więc pozbędziemy się pałki. Czyli temu będziemy mogli wziąć łuk i właśnie go połączyć. Wszyscy raz, dwa, trzy. Nie wiem, tu są jeszcze, no. Widziałem, że było ich więcej. Kolejna tarcza. Miecz do połączenia. No to eliksir i tu jest ostatni. Kolejna tarcza. Znaczy, że mam prawie kurczę, świetną tarczę. Pałka do połączenia i złoto. Słuchaj, miecz. I tak, tutaj jest ten koleś, więc z nim jeszcze Gandohar. Gramy sobie jeszcze z nim. Cześć, Gandohar. You are not an easy man to follow. It took us months to find you. Hold. Who are you? My name is Gandohar. The message you received was from me. I came to Talmont as soon as I read it. Why are you so cautious? My masters will tell you everything. I am only a messenger. Where is my sister? I saw her only a few days ago. I can assure you that she is in good health. Nothing will happen to her if you do as we say. Czyli szantaż, wiadomo. If you harm one hair of her head, you waste my time. Do you know the goat's cave south of here? I do. My masters await you there. I recommend you listen to them first before you do anything hasty. Why will they not meet me here? I told you, I am only a messenger. Listen to them, and no one will be harmed. No, niby tam i 60 doświadczeń dostaliśmy za wykonanie misji. Niby wiecie, tam pogadać zawsze można, tak? Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Ale my tymczasem idziemy tutaj do naszego kupca. Tak, tak, pokaż co masz. Chcę roślinkę. Ta tarcza jest warta, nasza jest warta sprawie 200. To ci sprzedam. Tak, także. Pieśń ci sprzedam, ten sobie zostawię, bo jest zaczepisty. To ci sprzedam. To ci sprzedam. To także. To. Kostur. To takie duperele ci także posprzedaję. Jakieś tam rośliny. Tego nie chcesz, tak? To tam warto. Ci to wyrzucę na twarz. Leczy. Przepraszam, to na razie sobie wyrzucę. Nie potrzebuję tego grzyba. To także nie potrzebuję resztę. To. Posortujmy to sobie. Zlecika, efekt będzie trwać 5 minut. Zwiększa siłę. Zwiększa zręczność. Dosyć ciekawe miksturki mamy. 11, 16, 19. Zwiększa liczbę 22, 27. To też widzicie zwiększone obrażenia. Szabrona 30. Co ty tu jeszcze masz? Łuk. Krótki łuk magiczny. Siła 40 metrów, tak? No to niestety tutaj są takich łamacze mieczy, wytrychy, to by mi się bardzo przydało. Ale na póki co, ile to 800, ja mam 7, nie mam kasy. Well, good day to you. Słabo, ale może zostawimy totem. Pójdziemy do jakiegoś innego handlarza. To ty handlowałeś, cześć. Welcome, a lovely day. Tak, tak, pohandlujmy. Masz lepszy pancerz, 12-25, to są te, za 4 stówy. Za 45 to sprzedam i chętnie kupię. Mamy zestaw zbroi 5-4. Kupię sobie lepszą zbroję. Mam 94 parowania, zobaczcie, to jest 24-64-63. To są wiele słabsze. Buty, rękawice, spodnie, ale siła 12 jest wymagana.
200, ewentualnie łuk, siła 104, to musi być dobry łuk, ale kosztuje 700. 21, my mamy 22. 119 obrażeń. Hmm. 20-30. Strzały zwiadowcy. Orle strzały, dobra, kupimy sobie strzały zwiadowcy jeszcze. Tu nie możemy... Wiecie, nie wiem w ogóle do czego jest ten slot, do czego są te. No te wyglądają na broń, no ale kurde, nie działa. Zostało nam 130, znaczy teraz zadajemy 130. No bez kurczanu to nie możemy niestety zadać obrażeń. Jest wymagane, też zostało fajnie przemyślane. I nawet fajnie wyglądamy teraz, tak. Taki trochę ciężko zbrojny łucznik. No ale w tym miejscu podziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej ludzie, cześć, pa!